Kinga Sawicka, witam Państwa ze studia w Ostrołęce. Gościem na placu BEMA jest dziś dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury, Bogdan Piątkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Za chwilę jubileuszowe, bo 30. spotkanie z piosenką kabaretową. Ostrołęckie spotkanie z piosenką aktorską, kabaretową. Jak to się stało, że te spotkania tak długo w Ostrołęce się ostały, bo przecież w innych miastach, które też miały takie tradycje, ta piosenka kabaretowa w pewnym momencie znikła. W Ostrołęce, jak widać, jest i ma się dobrze. To prawda. Dlaczego tak się stało? Mam nadzieję, że przede wszystkim dzięki uporowi osób, które tym się zajmują w Ostrołęce, czyli organizatorom, pracownikom Ostrołęckiego Centrum Kultury. Rzeczywiście tutaj stało się w ten sposób, że pomyśleliśmy sobie, że jedną z naszych misji w sensie całej instytucji kulturalnej będzie pielęgnowanie i kultywowanie piosenki kabaretowej. Rzeczywiście w Polsce jesteśmy po pierwsze pierwsi, a po drugie ostatni, jeżeli chodzi o właśnie o ten jedyni, rodzaj. Jedyni, prawda? W tej chwili jedyni. Były rzeczywiście różnego rodzaju próby, ale te próby bardzo szybko kończyły się. Trwały rok, dwa, trzy i później rezygnowano z piosenki kabaretowej. Dlaczego? Po prostu uznawano, że bardziej atrakcyjne dla widza, bardziej atrakcyjne są całe kabarety, całe programy kabaretowe, prawda? Jednak piosenka kabaretowa trwa tylko 3 minutki. To jest rzeczywiście małe dzieło artystyczne, ale nie ma tam na ogół miejsca na skecze, na zbyt dużo śmiechu, na tak zwany w cudzysłowie rechot, prawda? Tutaj często ta piosenka wymaga skupienia, a czasami refleksji, na ogół także uśmiechu, ale jednak nie trwa pół godziny i rzeczywiście nie ma tam zbyt dużo gagów. To, co ja wiem doskonale o tym, widzowie najbardziej lubią, czyli śmiech. Porozmawiajmy o początkach OSPY, bo też te początki były specyficzne i też to był taki bardzo specyficzny czas, kiedy ta piosenka kabaretowa zafunkcjonowała, zaistniała w naszym regionie, bo przecież nie tylko Ostrołęczanie przychodzą na te spotkania z piosenką aktorską, kabaretową, ale przecież macie też stałych widzów z ościennych miejscowości. To prawda, no bardzo daleko musimy sięgnąć pamięcią, ponieważ 30 lat jednak było, nie było. Początki to 1985 rok i tutaj rzeczywiście trzeba szczególnie młodszym mieszkańcom Ostrołęki, w ogóle młodszym widzom tłumaczyć, dlaczego tamte OSPY były inne niż te obecne. A były inne. Jednak w pewnym sensie zupełnie inne, dlatego że 85 rok to jednak czasy, kiedy komunizm w Polsce miał się zupełnie dobrze. Było to wkrótce po zakończeniu stanu wojennego, więc chociażby tamte realia jak gdyby powodowały, że tamta impreza była inna. W tamtym czasie był taki pracownik w Ostrołęckim, w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, Maciek Górski. Także artysta kabaretowy, człowiek estrady, no on bardzo lubił tego rodzaju klimaty, lubił estrady, kochał estrady, zresztą estrada także jego lubiła, no była to taka dość ciekawa osobowość ostrołęcka, kulturalna. On wpadł sobie wówczas na pomysł, żeby ściągnąć tego rodzaju piosenkę do Ostrołęki, piosenkę kabaretową. 85 rok. Pierwsza impreza, bardzo skromna, jeżeli ktoś sięgnął do fotografii, można to zobaczyć chociażby na naszej stronie ospowej, to rzeczywiście wyglądało to bardzo, bardzo skromnie. Kilka kabaretów, poziom powiedzmy, no taki sobie, jeżeli chodzi o piosenkę. Natomiast tutaj zawsze wabikiem na ospie, w tamtych czasach szczególnie, były te wszystkie występy gwiazd, prawda? Wówczas też trzeba pamiętać o tym, że tych kabaretów w Polsce było bardzo niewiele, raptem kilka. Miały ogromne ograniczenia w postaci zakazów cenzorskich, niemożności mówienia o wielu rzeczach. Więc wówczas, w tamtych czasach ospa była takim wabikiem dla osób, które chciały obejrzeć kabaret, obejrzeć na żywo. Tego kabaretu, przypominam, w telewizji prawie nie było. Prawie nie było, tam były jakieś pojedyncze sytuacje. Bardzo także ocenzurowano oczywiście. Więc tutaj Ostrołęka była taką jakby enklawą wolności, jeżeli chodzi o wolność słowa, mimo że ograniczoną cenzurą, bo jednak cenzor zawsze przychodził, sprawdzał, kontrolował te teksty, ale jednak zawsze można było na tej scenie coś tam przemycić, a publiczność była bardzo czujna na każdy gest, na każde mrugnięcie okiem, na każde słowo, które potrafiło wywołać jakieś konotacje, jakieś skojarzenia, na ogół polityczne, wiadomo, czerwony jednak kojarzył się wówczas bardzo jednoznacznie.
Później, jak te spotkania ewoluowały? Jest jedną też ciekawostką, o której też wydaje mi się, że warto wspomnieć, szczególnie dla tych osób, które później zaczęły przychodzić na OSPę, że swego czasu to było jedynie takie wydarzenie, duże wydarzenie w Ostrołęce. Więc w zasadzie to wypadało się na tej OSPie pokazać. To prawda. To prawda. Ja myślę, że od początku, czyli gdzieś tam do połowy 90. lat jeszcze, było to takie bardzo, nie chcę powiedzieć, że snobistyczne, ale takie wydarzenie, tak jak pani redaktor mówi, że na którym wypadało bywać. To objawiało chociażby się także w stroju. Prestiżowo, tak, stroju, prawda? Osławione stroje. Tak, panie wieczorowo, panowie także, więc tak podchodzono do tej imprezy, że jest to impreza ważna w skali całego miasta i wypadało na nie bywać, można tak powiedzieć, prawda? To wówczas jeszcze te imprezy odbywały się w Wojciechowicach, w ówczesnym Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Także tak to było. Później to się zaczęło zmieniać wraz ze wszystkimi przemianami. Ja myślę, że tutaj najbardziej odcisnęło piętno na tej imprezie, na zmianie imprezy, jednak pojawienie się nowych programów telewizyjnych i coraz większa ilość programów kabaretowych, które się tam pojawiają. Tak jak teraz sobie Państwo pomyślą i popatrzą, czy przejrzą program telewizyjny kilku stacji, to właściwie na każdej stacji o dowolnej porze dnia i nocy są programy kabaretowe, prawda? Najczęściej są te kabarety, które później jednak siłą rzeczy będzie można obejrzeć także na OSPie. Ale nie ma jak gdyby w tej chwili takiego głodu oglądania kabaretu na żywo, dlatego że w większości przypadków znamy te programy, prawda? Więc nie ma jak gdyby takiego, nie ma takiej świeżości, nie ma zaskoczenia, co w kabarecie jednak zawsze jest bardzo, bardzo ważne. Ale mimo wszystko OSPa przetrwała. Czyją to jest zasługą? Czy też to jest tak, że dzięki temu, że organizujecie też konkurs, bo jakby jednym z takich ważniejszych elementów w tej OSPie to jest konkurs, czy ten konkurs też zrobił swoje? Jak wy oceniacie okiem profesjonalistów, którzy siedzą w tej branży? Tak, to jest tak, że ta OSPA ma w tej chwili troszkę takie dwa oblicza. Z jednej strony jest bardzo ceniona w środowisku kabaretowym, wśród dziennikarzy, reżyserów, twórców kabaretowych. Dlaczego przetrwała? No właśnie chociażby dzięki nim. Mamy grono przyjaciół i ze stacji radiowych, telewizyjnych czy reżyserów. Ja tutaj wymienię Krzysztof Jaślar, bardzo znana postać w środowisku kabaretowym, czy Teresa Drozda, pracująca dla Trójki, dla Radia dla Ciebie, czy Artur Andrus, który bardzo nas wspiera w trzecim programie Polskiego Radia. Także tak jak na początku powiedziałem, dzięki uporowi naszych pracowników w Ostrołęckim Centrum Kultury, którzy kolejno organizowali tę imprezę i dzięki przyjaciołom w Polsce, którzy mówili, słuchajcie, nie rezygnujcie z tego, jesteście taką enklawą, trzymajcie się tego. Był taki moment kryzysowy, prawda? Był taki kryzys między gdzieś tam od połowy 90. lat, gdzieś do połowy lat 2000, prawda? Kiedy ta OSPA przeżywała troszkę takie załamanie. To się objawiało także tym, że te konkursy nie zawsze stały na najwyższym poziomie. Z czego to się brało także z tego powodu, że kabarety przestały sięgać po piosenkę kabaretową. Poszły jednak w kierunku gagu, sketchu, prawda, tego typu rzeczy, na które publiczność bardzo żywo reagowała. W pewnym momencie pewnie przyjrzeli troszkę na oczy i pomyśleli sobie, że jednak warto do tej piosenki wrócić, dlatego że jednak ta piosenka to jest takie zawsze małe arcydzieło, trwające tylko 3 minuty, ale pokazujące jak gdyby poziom kabaretu, prawda? Bo to nie sztuka przez pół godziny zabawiać publiczność i powodować śmiech, dlatego że będzie jej słabszy sketch, będzie mocny, ale suma summarum wyjdzie to dobrze. Natomiast 3 minuty to musi być naprawdę arcydzieło, żeby było to dobre po prostu. Ale też jest tak, że ten poziom dowcipu jest wysoki. To jest inteligentny kabaret. Tutaj warto też zaznaczyć, podkreślić. Tak, tak, to prawda. Bo kabaret teraz sięga siłą rzeczy, właściwie czerpie ze wszystkich sfer życia. To jest nie tylko polityka, jak to bywało kiedyś. To są także sprawy społeczne, obyczajowe. Nikt się już teraz nie boi sięgać po problemy związane z naszą historią, prawda, tożsamością i tak dalej, i tak dalej. Także ten kabaret jest teraz bardzo, bardzo różnorodny i na ogół naprawdę stojący na dobrym poziomie. Tworzą go przede wszystkim młodzi ludzie w tej chwili, prawda, studenci. Bo teraz mówimy o tej części konkursowej, prawda, że tak. Do konkursu przede wszystkim zgłaszają się kabarety, ale nie tylko kabarety, bo też to są pojedynczy wykonawcy, którzy gdzieś tam właśnie albo jeszcze studiują, albo prowadzą jakieś takie właśnie życie jedną nogą studenckie
i chcą swoich sił spróbować właśnie na scenie, na estradzie. Często właśnie to ostrołęckie, scena Ostrołęckiego Centrum Kultury jest tym debiutem. Tak, no OSPA jest imprezą otwartą. Rzeczywiście, to nie ograniczamy się tylko do kabaretów. To jest rzeczywiście także możliwość pokazania się solistom, którzy rzeczywiście... Są takie przykłady, że nikt nigdy wcześniej właściwie nie występował, przyjeżdżał na OSPę pierwszy czy drugi raz i raptem zdobywał nagrodę. Okazało się tak, że nie był znany w środowisku, czy no, tak naprawdę nawet niezbyt często występował na scenie. Okazało się, że OSPA była takim początkiem jego jakiejś mniejszej czy większej kariery. Mówimy o kabaretach, ale także jest przecież konkurs na piosenkę premierową. Po pierwsze premierową, a po drugie na interpretację. Także nie zamykamy się także na te wszystkie szlagiery kabaretowe, które powstały tam 10 lat temu, a które w tej chwili można na nowo zinterpretować. I to też są często nowe, odkrywcze interpretacje. Ja jeszcze powrócę do tego samego konkursu, bo rzeczywiście on stanowi taką... dosyć ciekawą, że tak powiem, formą wprowadzenia właśnie w tych spotkaniach z piosenką kabaretową, taki dosyć ciekawy element, dlatego że jednak zgłaszają się do Was, zresztą odbywa się selekcja wcześniej, przecież ma miejsce selekcja, także już trafiają na scenę dobre grupy, dobrzy wokaliści. Także ten poziom jest naprawdę wysoki. Szczególnie to było widać w ostatnich latach. Tak, to prawda. No to... Gdzie nawet ja spotkałam się już z takimi opiniami, z takimi głosami, że nawet często ta część kabaretowa była, konkursowa, przepraszam, była lepsza od tej gali, gdzie zapraszane były gwiazdy. Prawda? Tak. No ci, którzy przychodzili na tę część konkursową, tak często mówili, szczególnie w ostatnich latach, no to wymaga dużo pracy. W tej chwili OSP organizuje Jola Rybacka. To jest tak, że selekcja odbywa się teraz dwutorowo. Po pierwsze, jest w Polsce kilka interesujących, podobnych OSP-ie, a jednak zajmujących się czymś innym, prawda, w kabarecie, imprez kabaretowych. Tam Jola jeździ po prostu, ogląda, co się dzieje. Często jest tak, że jeżeli widzi, że na scenie ta propozycja jest interesująca, to od razu zaprasza kabaret do udziału w OSP-ie. To jest ta jedna droga selekcji, a druga to jest oczekiwanie na zgłoszenia. I tutaj jest też tak, że ostatnio coraz częściej te zgłoszenia przychodzą bardzo interesujące. Po prostu środowisko zauważyło, że jest to impreza na dobrym poziomie artystycznym, więc nie wypada zgłaszać się z słabym kabaretom, które gdzieś tam dopiero raczkują. Także naprawdę mamy z czego wybierać i w tym roku zapewniam, tu już po sprawdzeniu, że ten poziom będzie naprawdę bardzo, bardzo interesujący. I jeszcze takim czynnikiem też decydującym, że te kabarety przyjeżdżają do Ostrołęki, jest czynnik ekonomiczny. Bo przecież nie jest tak, że te nagrody są tylko i wyłącznie symboliczne. Nie jest tak, że dostaje wykonawca dyplom i jakiś drobny upominek. Oczywiście są także nagrody finansowe dość solidne, ale zapewniam, że ci, którzy wygrywają, na równi cenią jednak prestiż, prawda? Znaczy powiedzieć gdzieś tam, czy napisać, że wygrało się ostrołęckie spotkania z piosenką kabaretową, to coś znaczy, prawda? Oni sobie to wpisują w swoje CV, w swoją ścieżkę artystyczną. Oczywiście ten drugi wątek też jest ważny, no bo później jednak to są na ogół młodzi wykonawcy, więc te kilka tysięcy to coś znaczy jednak. Dlaczego w tym roku zdecydowaliście się na takie nietypowe miejsce? Bo przecież dotychczas OSPA odbywała się w Ostrołęckim Centrum Kultury w budynku. Wspomnieliśmy o słynnych Wojciechowicach. Ja jeszcze tylko jedną dodam rzecz, że przecież o charakterze jeszcze samej OSPY, bo jeszcze przecież swego czasu te początki, późniejsze lata, to w zasadzie te spotkania trwały całą dobę. Tak. Kończyły się i zaczynały, prawda? No tak, to są już tak właściwie prapoczątki, dlatego że kiedyś było tak, że OSPA trwała 3 dni, prawda? Trzy dni i 3 noce. Dokładniej 3 noce. Były spotkania klubowe, ale to naprawdę to było tak, że to były inne czasy. Tamte spotkania były inne, chociażby dlatego, że wieczorami, czy nocami, czy prawie do samego rana trwały spotkania, których nie można było odbyć na głównej scenie. Z powodu cenzorskich chociażby, więc Alternatywny odbywał się taki, w klubie podziemne spotkania. Tam. To, czego nie można było pokazać na scenie, czego cenzor by nie zaakceptował, odbywało się w piwnicy, w tym klubie Merkaptan, tak to się nazywał, przypominam, młodszym. I rzeczywiście zaczynało się to gdzieś tam około północy i trwało do 3, 4, 5 rano.
I to były no, równie atrakcyjne, być może nieraz bardziej atrakcyjne spotkania niż te, które działy się oficjalnie, ale to tak jak mówię, były inne czasy. No, OSPA chociażby też była charakterystyczna z tego powodu, że każda była tematyczna, że tam na scenie były różne przedziwne dekoracje. Raz była to syrenka, którą trzeba było wtaszczyć, raz było ogromne drzewo, innym razem był jakiś szpital. No, były najróżniejsze pomysły. Dlaczego zmiana? No bo jubileusz. To nie jest też tak, że my wymyśliliśmy sobie, że tegoroczną OSPę zrobimy na hali, tak sobie, bo to nam przyszło do głowy. My o tym myśleliśmy już od kilku lat. Myśleliśmy dlatego, że zaczęliśmy to myślenie wówczas, kiedy OSPA tak rzeczywiście troszkę kulała. I słabszy był konkurs, i publiczność się zawsze dopisywała. Więc pomyśleliśmy, że no, trzeba zrobić coś nowego. No, Ostrołęka nie ma zbyt wielu możliwości, jeżeli chodzi o organizację tego rodzaju imprezy, więc jak gdyby ta hala Gołasia jest naturalnym miejscem, oprócz naszej sali. Także drugi wątek taki, że nasza sala w OCK no, ma ograniczoną pojemność. Tam jest około 400 miejsc. Zawsze były problemy, szczególnie z tym drugim dniem z galą, na dostanie się w ogóle na imprezę. Więc też były różne sugestie, łącznie z takimi, że my na pewno gdzieś tam po rodzinie rozprowadzamy te bilety i dlatego nie można ich kupić. W tym roku, już w tym momencie widzę, że tych widzów będzie mogła OSPO obejrzeć no, 3 razy tyle, niż do tej pory bywało na naszej sali widowiskowej. Więc chociażby już taka korzyść, prawda, że do sprzedaży będzie nie około 300 biletów, tylko w tej chwili już tam ponad 700 miejsc jest sprzedanych. Mam nadzieję, że sprzedamy jeszcze więcej, do czego Państwa oczywiście namawiam i zachęcam. Także to w ten sposób. To nie znaczy, że OSPA już pozostanie tam na zawsze. Jest jubileusz, zrobimy galę, więcej osób obejrzy tę imprezę. Poza tym my też przekonamy się, co znaczy tę imprezę zrobić w innym miejscu. To nie znaczy, że łatwo, bo my troszkę na własne życzenie zrobiliśmy sobie bardzo dużo kłopotów. Dlatego, że jednak w swoim budynku, w swojej siedzibie, no wszystko jest łatwiej, wszystko jest pod ręką, światło, nagłośnienie, pomieszczenie i tak dalej. Tam weszliśmy na głęboką wodę, jeżeli chodzi o organizację. Dlatego, że no właśnie musieliśmy całą instytucję przenieść na te 2 dni w sobie, mimo że przyjazne, bo pracownicy są dla nas hali bardzo, bardzo, bardzo przyjaźni, pomocni, ale jednak zupełnie nowe miejsce. Wiem, że nie wszystko będzie doskonale. Pewnie mniej wygodne siedzenia, pewnie mniej wygodne zaplecze, ale spróbujmy po prostu. A co w tym roku? Czy macie jakąś taką perełkę, że tak powiem, wisienkę na torcie jubileuszowym? Co będzie taką wisienką? Znaczy, no tak jak już zacząłem mówić o tym, postaraliśmy się, żeby był bardzo atrakcyjny konkurs. I on na pewno będzie, jeżeli chodzi o ostatnie lata, tak jak powiedzieliśmy, już było dobrze, jeżeli chodzi o konkurs, ten poziom był naprawdę fajny. Natomiast w tym roku będzie jeszcze lepiej. Tym bardziej, że do konkursu wrócą kabarety, które już kiedyś występowały podczas OSPY w konkursie. Teraz są właściwie zawodowymi kabaretami, a jednak postanowiły się ponownie pojawić. Na pewno bardzo atrakcyjny będzie ten drugi dzień, gala, koncert laureatów plus występy gwiazd. Kilka naprawdę bardzo dobrych kabaretów i takich, które są lubiane przez publiczność. No jeżeli powiem, że całość będzie prowadził m.in. Piotr Bałtroczyk, no, ulubieniec publiczności, którzy na jego widok no, prawie pieją, wystarczy, że wejdzie na scenę. Jak sam o sobie mówił, że on jest tak jak biustonosz, prawda, że zawsze spina całość. Także Piotr na pewno też tutaj zapewnia sukces. Jaka perełka? No chociażby taka, że w tym roku przeprowadzamy wspólnie z programem Trzecim Polskiego Radia i z TVP Rozrywka konkurs na piosenkę 30-lecie. Także w tym roku mocniej udało nam się wejść w media tak zwane ogólnopolskie. O OSPie mówi się naprawdę dużo. I w telewizji publicznej, i w programie trzecim wystarczy włączyć program co kilka godzin. Rzeczywiście mówi się o tym, że OSPA jest w Ostrołęce, że jest jubileusz, że pamiętamy o piosence kabaretowej, że Ostrołęka jest właśnie taką stolicą tego rodzaju piosenki. Podczas całej naszej rozmowy mówiliśmy o jubileuszu 30-lecia. Na koniec pozostaje mi tylko zaprosić Państwa. Jubileusz zdarza się raz na 30 lat, jak sama nazwa wskazuje, także nie wypada w tym roku nie być na OSPie. Zapraszam. Dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę. Gościem na Placu Bema był dziś Bogdan Pętkowski, dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję.